Tak, zaczynamy. Hot 16 Challenge 2. Dziękuję za nominację Natalii Kwiatkowskiej. Bawimy się w szczytnym celu. Jedziemy. Po nominacji, która właśnie przyszła, to, że ją podejmę, to jest sprawa oczywista. Ja nigdy nie rapowałem i styczności ze światem hip-hop nie miałem. Sytuacja jest teraz ciężka, COVID-19 w lockdownie nas zamieszcza. Musimy wszyscy teraz spojrzeć na to tak, jakby nam tu wcale się nie skończył świat. Zajrzyjmy do swojej głowy i pomyślmy, o co nam w ogóle chodzi. I może, jak już tak myślimy, kilka rzeczy w sobie naprawimy. Nikogo do niczego nie namawiam, bo nie chcę, żeby później jeden z drugim się obrażał, tak. Bo ja nie jestem politykiem, jestem ze szczerego serca muzykiem. Zahaczmy jeszcze jeden temat gruby, koncerty, no i może jeszcze kluby. Kiedy się otworzy, to jest temat długi. Ale ja się o nic nie boję, nowe doświadczenia, praca i codzienne życia znoję. Nie wiem ciągle, co na to rząd, a przede wszystkim WHO. I pytanie, co z wakacjami? A Polacy są dawno przygotowani, siedzą całe lato za parawanami. Odgradzamy się przed naszymi sąsiadami. Klik, 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 klik. Właśnie kliknij pod spodem link. Klik, 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 klik. Dorzuć nawet 300, będzie git. Dziękuję bardzo, wspieramy akcję. Wpłacajmy, otwórzmy serca. A ja nominuję zespół Daga Dana, Antek Skolias, Damian Sikorski i Mroczula Werbaryła. Dziękuję bardzo i uważajcie na ostre cienie mgły. Dzięki!